Witam, dzień dobry wszystkim widzom. Czy pijecie, czy nie alkohol? I tak bawicie się w naszym programie. Ja wiem, że oglądacie go. Wiem, że niepokoi was informacja, czy znaleziono mordercę. Mikołaju, czy mamy jakieś wieści na ten temat? Potrzebujemy wywiadu z panem detektywem Przemysławem Pstrągiem. Panie Przemysławie, a? Jak wygląda dochodzenie? Znaczy ja powiem tak. Sytuacja jest rozwojowa. Jesteśmy na tropie dwóch podejrzanych, którzy wyglądają bardzo podobnie do siebie. Bracia bliźniacy. Jeszcze nie wiemy, kto zabił, ponieważ trochę ciężko nam ich odróżnić od siebie. Natomiast moi ludzie, sztab pracowników wykwalifikowanych po ogólniaku, dochodzi do tego, kto zabił. Najwyżej skażemy obu. Kiedy jednak jedna rodzina, prawda? Kiedy uda się wam pojmać podejrzanych? Nie chciałbym rzucać tutaj terminami typu za tydzień, za dwa, ale oscylowałbym, że do przyszłego roku będziemy mieli sprawcę. Czy w takim trudnym śledztwie, mimo wszystko trudnym, czuje się pan jak ryba w wodzie? Ja jestem trochę zmęczony ostatnimi wydarzeniami, więc ja bym powiedział, że ja się czuję jak taka śnięta ryba w wodzie. Na kogo będzie pan głosował w nadchodzących wyborach? Czemu pan zajmuje tak mało kadru? Bo ja się trochę boję pana osobowości. O, proszę, proszę przestać, no proszę pana, no. Ja nie wiem, na kogo będę głosować w przyszłych wyborach, ale... Ja mam pański karp, więc boję się pana Pstrąga. Dziękuję. Witamy ponownie. W studiu. Ostatnie wydarzenia na przestrzeni świata stanowią... Posłużymy się faktami. Liczby mówią same za siebie. 4. 2, 43, 85, 21, 84, 2627, 69, 423, 853, 12, 4. Dwa razy była czwórka. O tak akurat? To nie jest przypadek. A imię jego? 40. I 4. Powiedz moim mi... zdaniem współczesna twórczość, współczesna kultura to jest w większości kreacja. To nie jest tak, że wyrażamy siebie. To jest bardziej coś takiego, że chcemy coś komuś pokazać, udowodnić. Może samym sobie, może innym ludziom, może własnym rodzicom, jakieś braki z dzieciństwa, coś takiego. Te pieniądze, samochody, złote płyty, to wszystko jest niepotrzebne. Kiedyś ludzie tak naprawdę tworzyli to, co w głębi nich siedzi i chcieli to pokazać światu, chcieli się podzielić czymś, jakąś mądrością, którą odnaleźli, a teraz to po prostu lecą na hajs. Reklama. Drodzy Państwo, dzisiaj chcielibyśmy polecić Wam dzban. Dzban to urządzenie potrzebne w każdym domu. Służy do nalewania płynnych napojów. Można go trzymać jedną ręką. No, przepraszam. Można go trzymać jedną ręką, można oburącz. Tutaj znajduje się pojemnik na wspomniany płyn. Woda, herbata, Coca-Cola, posiada kolor czarny. Jest na sprzedaż za 260 zł. Numer jak zwykle u dołu ekranu. Jest to dzban z historią, klasyczny, odnaleziony w polskim domu. Nie wiadomo ile ma lat, to tylko archeologowie stwierdzą. Warto się w taki dzban zaopatrzyć, można wszystkich znajomych zachwycić. Jeżeli taki dzban, no, przestanie się Państwu podobać, można jednym ruchem przekształcić go w broń i ciach komuś po ryju. Proste, skuteczne. Myślę, że pan detektyw Pstrąg mógłby tym sposobem ogłuszyć swojego podejrzanego. Jak pewnie zauważyliście i zauważyłyście, szanowni widzowie i... Widzki. Państwo oglądający. Stałym elementem tego programu jest telefon do widza. W związku z czym tutaj urządzenie elektroniczne o charakterze komunikacyjnym będzie nam służyło jako pewne medium między nami a wami. Losujemy numer. Dobrze, losujemy jeszcze. Długie to losowanie. Zmieniamy urządzenie, ponieważ poprzednie no niestety nie zadziałało, ale to żaden problem. Dzwonimy. Dzień dobry, znajdujesz się w programie Telewizja Absurdu. Czy chciałabyś tu powiedzieć nam na jedno pytanie? Nie. Dziękuję. Losowe fakty. Okno to część mieszkania, która wpuszcza do niego światło. W Polsce coraz popularniejsza jest budowa szkieletowa. Związki poliamoryczne są z roku na rok coraz bardziej popularne w naszym kraju. Wieża Eiffla znajduje się we Francji.
Natomiast ten sam człowiek, czyli Eiffel, zaprojektował most w Przemyślu. Piwo tyskie jest produkowane w Tychach. W Krakowie można kupić oscypki. Polska ma dostęp do morza. Stosunek przerywany nie jest najlepszą metodą antykoncepcji. Dominującą religią w Polsce jest katolicyzm. Nasz kraj powoli odchodzi z oświetlania ulic lampami sodowymi na rzecz lamp LED-owych. Jaki jest twój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor to czarny. Dlaczego? To barwa achromatyczna. Jako, że jest to program o walorach edukacyjnych, proszę wyjaśnić, czym są barwy achromatyczne. Można by rzec, że w przypadku obrazu mamy jakby dwa filary tego obrazu. Przede wszystkim luma, czyli jasność obrazu, ilość odcieni między czarnym a białym. Z drugiej strony chroma, czyli barwa. A Artur ma zieloną koszulę. Ja mam żółtą koszulę. Jeżeli tego nie widzicie, to znaczy, że lepiej widzicie lumę niż chromę. Guten Tag, dzień dobry panie reżyserze. Dzień dobry. Chciałem pana zapytać jako wybitnego krytyka sztuki współczesnej. Proszę zostawić. Obiektywnie, jaka... Przepraszam, ten dzbanek jest na sprzedaż, proszę go zostawić. Jaka część Piratów z Karaibów obiektywnie jest najlepsza? Ja myślę, że uniwersum Piraci z Karaibów to jest w chuj uniwersum. Ja nie rozumiem, jak można być tak beznadziejne filmy. Ja p***le, po prostu to jest jakieś nieporozumienie. Ja nie mogę po prostu tego zrozumieć, jak to w ogóle zostało wypuszczone. Wie pan, to jest tak jakbyśmy mieli jabłko, jakieś zwyczajne jabłko i się p***li nad tym, jakie to jest piękne jabłko. No nie, no jakby dla mnie sztuka, prawdziwa sztuka, taka wie pan, sztuka, którą można chłonąć, to jest sztuka, którą przede wszystkim możemy znaleźć, wie pan, w darmowych źródłach, bo ludzie są biedni, ja nie jestem biedny, ale ja wiem, że część tego dupę pierdolonego społeczeństwa jest biedna po prostu. I ja wie pan co ja panu powiem, że dla mnie jakby istotą współczesnego kina jest, są patostreamy, wie pan. Jakby tutaj ja widzę pewną taką wartość, której ja nie widzę wszędzie nigdzie indziej, nie? Jakby to jest pewna coś takiego, pewne coś takiego, co po prostu jest autentyczne, wie pan. Jakby jak jest facet, który na swoją żonę, ja panu za chwilę pokażę jak mogę. Płacimy donaty, nie? I wie pan, on ją na i my to widzimy, mamy wpływ, widzowie mają realny wpływ na to, co się dzieje. Kot na kablu leży. Nawiązuje pan. Na kablu kot leży. Nawiązuje kocie, pan. Zejdź z kabla, będzie słabe audio. Nawiązuje. No niech pan wy***li tego kota stąd. Nawiązuje ja pan. Ja się tym zajmę. Chwilkę. Miau! Mogę zadzwonić po ochronę? Mikołaj, co ja mam robić? A Mikołaj, wiem, co robi Mikołaj mordą w kiblu. Prawdę? Myślę, że ona chodzi tylko sikać. Do widzenia. Ja się boję panu podać rękę, bo pan. Na grup. Proszę państwa, teraz specjalnie do studia przyjechał nasz psycholog. Proszę usiąść, panie psychologu. Dzień dobry, ja przepraszam za mój polski, jest trochę nieodpowiedni. Słucham. Ja mam takie jedno pytanie, jak bardzo dotkliwym problemem dla ludzi, jak bardzo poważnym problemem dla ludzi jest... Bardzo poważnym. To nie można się śmiać. Jak widzę, jak u nas ludzie żyją, a jak widzę, jak tutaj żyją, to za dobrze mają. Ale pan jest jakby lepszy, w lepszej formie fizycznej czy psychicznej? Wie pan co, ja jestem psychologiem z wykształceniem psychiatrą, więc ja jestem w doskonałej formie psychicznej, ale jakby ma to swój koszt, rozumiem jakby pan. Jakby pan miał pacjenta, który do pana tak. Na przykład przyjdzie i ma taki problem, że na przykład... nie wiem, rzuciła go dziewczyna, to co by mu pan powiedział? Zapytałbym, jak się z tym czuje. No, on by przyszedł i powiedział, że się źle czuje. Gdyby się to bym powiedział, to niedobrze. Począłbym natychmiastową terapię. Czy więcej problemów mają faceci czy kobiety? Wie pan co, u nas to jest... Ja pytam, jak jest u was, pan jest u nas. O, u nas, u was. W Polsce. U nas czy u was? W Polsce. A w Polsce? Czyli u was, to... U nas. Wie pan co, z problemami przychodzą do mnie ludzie. Ja pytałem o to, czy więcej problemów... Mężczyźni, umówmy się, ludzie, wie pan, mężczyźni. No, głównie ludzie do pana przychodzą. Głównie, nie, mówię, ludzie, mężczyźni, tak? Aha. Kobiety, jak mają problemy, no to widocznie za mało w kuchni siedzą. Może ja teraz opowiem, na czym polega hipotermia. Ja pójdę zapalić. Jest to taki stan, w którym nieustannie znajdują się prowadzący tego programu. Trochę tu duszno, zimno. Przepraszam, muszę wyjść na chwilę.
I proszę Państwa, no to by było na tyle w tym odcinku, ponieważ zbliża się nasz czas. Miejmy nadzieję, że Państwa czas jeszcze się nie zbliża. Natomiast czas tego programu definitywnie dobiega końca. I z tej strony no, możemy tylko powiedzieć, że to była niesamowita przyjemność widzieć Państwa w odbiciu obiektywu, ponieważ przez niego widzimy wszystko, co się dzieje po drugiej stronie. Wszystko, co piszesz na klawiaturze, wszystko. I niczym Bolesław Prus chcielibyśmy piękną polszczyzną pożegnać się z Państwem, widząc perspektywy możliwości jak Mateusz Grzesiak oraz śpiewając pięknym głosem niczym Roxana Węgiel. Z tej strony Artur Szyga, Mikołaj Jordan. Do zobaczenia. Dobry wieczór, szanowni Państwo. Dzisiaj na ławę naszego małego stoliczka w przytulnym pokoiku bierzemy baśnie Andersena. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, spójrzcie na ekran i wsłuchajcie się w mój głos. Skoczki, pchła, konik polny i sztuczna żabka chciały się pewnego razu przekonać, które z nich potrafi najwyżej skoczyć. Zaprosiły więc na to widowisko cały świat. Każdego, kto tylko chciał przyjść. Trzej dzielni skoczkowie zeszli się w jednym pojedynku. Temu, kto najwyżej skoczy, oddam moją córkę, powiedział król. Byłoby to bowiem przykre, gdyby te osoby skakały bez nagrody. Pierwsza wystąpiła pchła. Była bardzo dobrze wychowana. Kłaniała się we wszystkie strony, gdyż w żyłach jej płynęła krew panny z dobrego domu. A poza tym była przyzwyczajona do stosunków z ludźmi, a także ma to swoje znaczenie. Potem przyszła kolejna konika polnego. Był on co prawda tęższy, ale miał doskonałą figurę i ubrany był w zielony mundur, w którym przyszedł na świat. Opowiadał, że pochodzi z bardzo starej rodziny, z Egiptu, a i tutaj w kraju jest bardzo ceniony. Schwytano go właśnie na polu i wsadzono do domku z kart. Domek ma 3 piętra, a karty są obrócone obrazkami do wewnątrz. Drzwi i okna wycięte są w staniku kierowej dachy. Śpiewam tak, opowiadam, że 16 świerszczyków, które są tu od najmłodszych lat, a mimo to nie otrzymały domku z kart, na dźwięk mego głosu schudło jeszcze bardziej ze złości. I pchła, i konik polny dawali do zrozumienia, kim są. I że gdyby chcieli, mogliby ożenić się z księżniczką. Żabka nic nie mówiła. Ale opowiadano, że jest o sobie doskonałego mniemania. A dworski pies, który ją obwąchał, powiedział, że żabka pochodzi z doskonałej rodziny. Stary radca, który otrzymał aż 3 ordery za milczenie, zapewniał, że żabka posiada zdolność wróżenia. Z grzbietu jej można wyczytać, czy zima będzie łagodna, czy surowa. A tego nie można poznać nawet z grzbietu człowieka, który pisze kalendarze. Ja nic nie mówię, powiedział stary król, ale wiem, co sobie myślę. Zaczęły się skoki. Pchła skoczyła tak wysoko, że nikt nie mógł jej dojrzeć. Więc mówili, że wcale nie skoczyła i to było nikczemne z ich strony. Konik polny skoczył o połowę niżej, ale trafił króla prosto w twarz i ten powiedział, że bardzo to brzydko. Żabka stała długo i nieruchomo i namyślała się. Także w końcu zdawało się, że wcale nie potrafi skakać. Oby jej się tylko nie zrobiło niedobrze, powiedział dworski pies i znów ją obwąchał. Bęc! Żabka uczyniła mały, skośny skok, akurat na kolana księżniczki, która siedziała na niskim, złotym stołeczku. Wtedy król powiedział: najwyżej skakać to znaczy doskoczyć do mojej córki. Na tym polega delikatność uczuć. Ale po to, żeby wpaść na ten pomysł, trzeba mieć głowę na karku i żabka dowiodła, że ją ma. Po prostu nogi ma w głowie. I żabka dostała księżniczkę. Przecież to ja skoczyłam najwyżej, powiedziała pchła. Ale wszystko mi jedno. Niech sobie weźmie tę kukłę z całym jej kramem. Skoczyłam najwyżej, ale na tym świecie trzeba mieć ciało, aby być zauważony. Po czym pchła zaciągnęła się do obcej armii na wojnie, gdzie, jak powiadają, została zabita, a konik polny usiadł sobie w rowie i myślał o tym, jak to się właściwie dzieje na tym świecie i powtarzał w kółko.
Trzeba mieć ciało, trzeba mieć ciało. A potem śpiewał swoją własną smutną piosenkę, z której właśnie zaczerpnęliśmy to opowiadanie. Może to wszystko nieprawda, mimo że jest wydrukowane. Tak, szanowni państwo, mimo że ta bajka została baśń, została wydrukowana, nigdy nie ma pewności, czy ta historia nie zdarzyła się właśnie gdzieś koło waszego domu. Może na waszym podwórku bądź placu zabaw zebrał się cały świat, by oglądać pchłę, żabkę i oczywiście konika polnego. Do zobaczenia.